Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam Was w odrobinę nietypowej scenerii, ponieważ mam wrażenie, że nie powiedziałem Wam ostatnio o jednej rzeczy. W momencie, gdy nagrywałem film Czas na przerwę, to miałem powiedzieć, że tutaj też chodzi o taką przerwę i nie pamiętam właśnie, czy ja to powiedziałem w filmie, czy nie, więc wolę to wszystko sprostować. No, jak widzicie, nie jestem w domu, stwierdziłem, że troszeczkę sobie odpocznę od FIFA i wyjechałem w miejsce, gdzie nikt mnie nie pyta o wbijanie elity, choć może zostanę wkrótce zaskoczony, ale to nie oznacza, że oczywiście nie będę miał dostępu do Ultimate Team, ponieważ słuchajcie, wiem, że mamy dzisiaj piątek, wiem, że nagrody za Food Champions i te były wczoraj, ale ja nie mogę ich nie odebrać, bo mamy footies. Mamy footies i to oznacza, że no właśnie, po pierwsze mamy głosowania teraz na najlepszego skrzydłowego i prawdopodobnie wygra to Lozano. Jestem ciekaw, jaką dostanie ocenę ogólną. Zakładam, że jakieś 92-93 i będzie to kozacka karta. A po drugie w paczkach do trafienia są bardzo ciekawe karty, Once to Watch, karty za Ligę Mistrzów i właśnie, każdy gracz z okazji Footies dostał paczkę odpowiadającą temu, jak długo się logował do FIFA. Ja dostałem paczkę Ultimate za najwyższy stopień aktywności i w drodze do miejsca, w którym obecnie jestem, postanowiłem ją otworzyć. W tym momencie widzicie na ekranie, co tu się wydarzyło. Robert Lewandowski, oceniony na 92, czyli nie aż tak dużo, jednak jeszcze lepiej. W tej paczce Fabinho za Ligę Mistrzów, karta kapitalna, którą postaram się upchać do, no nie wiem, czy do pierwszej drużyny, bo może Vieirę wyrzucę, to byłaby dobra decyzja. I jeszcze Aurier, kapitalny prawy obrońca, no myślę, że mogę sobie nawet jakąś fajną drużynę rezerwową złożyć po powrocie, jednak naprawdę byłem zaskoczony. Widziałem niezłe trafy niektórych z Was już na Twitterze, ale nie spodziewałem się, że uda mi się coś trafić, w razie czego dajcie też znać w komentarzach, co Wy trafiliście z tej paczki darmowej od jej. Oczywiście wszyscy niewymienni, ale karty grywalne, to jest najważniejsze. I jeszcze tak a propos tej mojej nieobecności, mojego wyjazdu. Filmy teraz, jak możecie zauważyć, pojawiają się co dwa dni. Widziałem Wasze komentarze a propos Back to Glory pod filmem z FIFA 17. Niektórzy z Was byli rozczarowani. Przepraszam za to, w razie czego nagrałem dwa odcinki Back to Glory przed moim wyjazdem. Więc w razie czego powiem Wam plana na najbliższe kilka dni. Dzisiaj, no zaraz odbieram nagrodę za Food Champions, bo trochę sobie pogadałem. Następnie w niedzielę zobaczycie nowy odcinek Back to Glory. We wtorek mam dla Was Pack and Play z Liskiem i to oznacza, że w czwartek będzie kolejny odcinek Back to Glory. Później jeszcze sobie przejdziemy do FIFA 18, więc chcę, byście wiedzieli, na co możecie teraz czekać na moim kanale. Okej, okay, ja tu gadu, czas odebrać nagrody za Food Champions. No ciekawe, co wpadnie za tego Golda dwójkę. 45 tysięcy monet, jedna złota paczka rzadkich kart. Słabo, zapomniałem, że to jest Gold 2, bo tak widziałem u Uniteda paczki za 100 tysięcy, one wyglądały naprawdę fajnie, ale dobra, nie marudzimy, odbieramy i czas na te player piki. Upewniałem się, wszystko się nagrywa. Lecimy z pierwszym player pickiem. Pierwszy raz na telefonie to robię i mamy... Okej! Jest Telesz! I mogę go sprzedać! Mogę go sprzedać! Cudownie! Oczywiście jest też Itzo. Kapitalna karta. Jeśli gracie Serie A, to go Wam gorąco polecam. Ponownie Krzysztof Piątek, jednak Alex Telesz. To jest kapitalny traf i dziękuję bardzo. Trafia do mojego zespołu. No to może Eder Militao do duetu. To byłoby coś pięknego. Blom by wyleciał z miejsca. Zobaczmy! Pikę! Da Costa! Kurde, mam teraz dylemat. Pikę nie będę grał. I niby wysoka ocena ogólna, ale po co mi on? Trafiłem kolejnego prawego obrońcę, to prawda. Jednak no mam tego Lale, ale Dani da Costa łączy się z Havertzem. No wybaczcie, jestem chory, jestem uzależniony od prawych obrońców. No cóż, naprawdę kapitalne nagrody jak na Gold 2. Nie mam pojęcia, ile wynosi obecnie wartość tych kart, bo zakładam, że troszeczkę ona mogła spaść, ale jestem zadowolony. Dwóch prawdopodobnie najlepszych obrońców w tej grze, więc teraz czas otworzyć paczuszki wymienne. Zrobiłem też złotą paczkę piłkarzy Prime, to było wyzwanie Footies, więc zobaczmy, czy będzie coś dobrego. March, okej, okay. Karta warta 10 tysięcy, Ander Herrera. Najważniejsze jest to, że jest wartość, nie? Więc na to SBC nic nie wydałem, bardzo mnie to cieszy. Lecimy teraz z złotą paczką rzadkich kart. Czy będzie tu ktoś dobry? Bauman, więc olewamy. Mega paczka rzadkich kart. Nie wiem, czy to czasem nie jest paczka, w której trafiłem Rio. Spokojnie, to dla żartów. I mamy Pepe Reina. No come on. Chyba wykorzystałem swoje szczęście w player pickach, które były wyśmienite, więc tak naprawdę... No i znów paczka wypożyczenia. O co z tym chodzi? Po cholerę mi to. Wszyscy na listę transferową. I nie ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy, kto to będzie. Stones, serio? Rany. Troszeczkę jestem rozczarowany, ale okej. Okay. Nadrobiłem to player pickami. No i Division Rivals, jestem ciekaw, na jakiej randze...
Serio? Wiecie co, ja wybiorę opcję drugą, bo chciałbym coś zarobić. Mam wrażenie, że tutaj trafią niezłe karty. Jedna paczka Ultimate, jedna mega paczka. Czy uda mi się zarobić co najmniej 80 tysięcy? No myślę, że na tym etapie gry serio bym wam polecał branie monet, ale ja jestem uzależniony. Co widać po mnie, mega paczka i mamy De Jonga, kurde. No i mam do was pytanie, czy ja wyciągnę z tej paczki 80 tysięcy? Czy opłaciło się brać? To będzie ktoś dobry, to jest... Kai Havertz 84, warty pewnie 10k. Wow, Fabian, Mathieu, Havertz, ale słuchajcie, może i trafiłem fajne karty, problem polega na tym, że każdy trafia ich teraz w tych paczkach, co oznacza, że tutaj wyciągnę, oj czekajcie, jest jeszcze Alderweireld, bardzo fajnie, więc może wyjdę na zero, sprzedając, tak, czyli nawet się opłaciło, fajnie to wygląda, trzy specjalne karty, no nie mogę narzekać. Dobra, odstawiamy FIFA, nie ukrywam, przyzwoite trafy i wreszcie będę mógł sprawić tego danego Da Costę, ponieważ miałem na niego chrapkę, nie ukrywam, ale tak nie mogłem znaleźć wolnych monet, mimo że tam mam już blisko milion na koncie, ale no mam tego Lale, Boże. Lala, Florenzi, Milinkovic-Savic, Cancelo, Da Costa teraz, ale ten Telles. Alex Telles, to mnie najbardziej cieszy. Na rynku chodzi po 240 tysięcy, więc cyk, rośnie budżet, tylko na kogo? No nie wiem, no może zrobię sobie jakąś kartę Footies, jeśli będzie pasowała do mojego zespołu. Zobaczymy. Na dzisiaj jest to tyle. Taki luźny vlog, w razie czego u mnie jest wszystko dobrze, odpoczywam od FIFA. Odwyk mi dobrze zrobi i ja myślę, że właśnie przez to, że teraz nie będę grał, to gdy wrócę, będę grał lepiej niż kiedykolwiek, jeszcze ulepszę swoją drużynę, choć już... Ulepszam ją, a wbijam Gold 2. Ja w siebie wierzę, te włosy zostają na mojej głowie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia pojutrze w Back to Glory. Pozdrawiam. Cześć!